40 lat minęło jak jeden dzień. Dzisiaj obchodzimy jubileusz naszej szkoły. 40 lat temu, właściwie o tej porze, ruszała szkoła podstawowa numer 7. I minęło już 40 lat. Z tej okazji przybyli właśnie teraz w tej chwili zaproszeni goście, składający się z naszych tutaj władz samorządowych i nie tylko, ale również dyrektorów szkół, placówek oświatowych, ale przede wszystkim też bardzo duża grupa emerytów, osób, które pracowały w tej szkole w latach, właśnie tych 40 latach. Chcemy, aby ten czas, który teraz tu spędzą, był okresem wspomnień, miłych wrażeń. 40 lat to taki moment, kiedy człowiek zadaje sobie pytanie, co dalej? Czy ja jeszcze jestem młody, czy ja już jestem stary? Myślę, że to jest dobry moment, kiedy szkoła sobie takie pytania zadaje. I z pewnością, mając patrona olimpijczyka, stawia sobie cele równie wysoko. Módlmy się wspólnie do Boga, który jest naszym Ojcem, słowami modlitwy, której nas nauczył Jezus Chrystus. Będzie fundamentem wychowania naszych dzieci. Będziemy go szanować i dochować wierności sztandarowi szkoły. Szkoła jako taka przez 40 lat przechodziła różne przemiany. Była to najpierw szkoła podstawowa numer 7, następnie doszła jeszcze 5 liceum, po czym na skutek reformy również gimnazjum numer 12 było oddzielną placówką. Wszystko to zostało złączone w zespół szkół ogólnokształcących numer 3, która składała się właśnie ze szkoły podstawowej numer 7, gimnazjum 12 i 5 liceum, która miałam zaszczyt być dyrektorem. I po reformie przekształciło się to w jedyny w Grudziądzu zespół szkół ogólnokształcących, składając się właśnie ze szkoły podstawowej numer 7 i 5 liceum. Tu i teraz wypełniacie ten czas i tę przestrzeń sobą. I to jest niezwykłe, bo to jest właśnie taka niezwykła sztafeta pokoleń, która dotyczy odpowiedzialności. Bardzo was proszę, korzystajcie z tego niezwykłego czasu, który teraz macie. Absorbujcie mądrość i emanujcie swoją młodzieńczą radością. Rozwijajcie swoje młodzieńcze skrzydła, bo macie do tego w tej szkole doskonałe warunki. Oddziałów w tej szkole jest około 40, tak przeważnie z roku na rok to tak mniej więcej się utrzymuje, z czego 36 to szkoła podstawowa numer 7. Odnosimy wiele sukcesów, jeśli chodzi o efekty kształcenia, ale również jeśli chodzi o sportowe. Mamy też współpracę międzynarodową, jest to taka szkoła europejska, także myślę, że mamy czym się pochwalić.